ma 8 punktów i jest nad kreską, zatem nic nie powinno tutaj już Jarosławowi pokrzyżować szyków. I Emil Sajfudinow w kasku żółtym, bo do tej pory ma punktów 6, bo był w ostatnim, no i poprzednim wyścigu wykluczony. Patrzymy, biały kaskiarka, kto szybszy, Jarek czy Rosjanin, został w blokach Andreas Jonsson, coś się zepsuło, coś się urwało. Emil Sajfudinow wyjeżdża przed Jarosława Hampela, niebezpieczna sytuacja, bo Emil znowu w tych dziurach, tym razem zdecydowanie rozważniej jedzie Emil. Silnik, na którym miał jechać Andreas Jonsson, aj, Emil, ale Jarek zrobi tutaj zaraz przycinkę, tak jest, wykantowało, postawiło w poprzek Emila. Będzie tutaj jeszcze wspaniała rozgrywka. Miał jechać te zawody dzisiejszy Andreas Jonsson na silniku zwanym Rambo. No i Rambo nie wytrzymał trudów wyprawy do Nowej Zelandii. Jarosław Campbell teraz podłużej. Do końca. Oczywiście i szerokie wejście teraz i Emil Sajfudinow znowu zostaje na tych swoich ulubionych dziurkach przy kredzie. Jeszcze jedno okrążenie, ależ odważnie, ależ ofensywnie wchodzi. Ręce same składają się do okrążów i znowu płot na wyjściu Emila Sajfudinowa. I on pójdzie na dłużej, a Jarek powinien pójść szerzej, powinien go wypchnąć i przednie przycinka Emila, nie Campbell. Fantastyczne zawody, nie wiem czy nie najładniejszy pojedynek taki dwójkowy całego dzisiejszego turnieju. Super bieg, ja drżałem trochę, bo ten Emil Sajfudinow wręcz tutaj fruwał po tym torze. Bałem się o Jarka, żeby tu nie było jakiegoś uderzenia, które by coś spowodowało dla niego niekorzystnego. No ale rzeczywiście pokaz żużla znakomity. No i super, że Jarek to wygrał, bo wygrać Sajfudinowem w takiej bezpośredniej walce to nie lada sztuka. I myślę, że to dobry prognostyk dla Jarka przed półfinałami. Fajny bieg, super bieg. Sensacyjnie atrakcyjny dla Oka Speedway w Nowej Zelandii, w miejscowości Auckland.